Ale no wydaje mi się, że to jest długotrwały proces. To nie będzie takie hop-siup, że ja teraz od czapy sobie powiem, że tak jest i tyle. To do człowieka chyba dochodzi ta pewność po czasie, nie? Jasne. I ja ci coś powiem. Ja wtedy zawołałam do Boga, którego nie widziałam i powiedziałam, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Czy ty w buddyzmie jesteś? No bo kurczę, jakbym się w Tajlandii urodziła, to była buddystką dzisiaj, tak? Urodziłam się w Polsce, no to byłam z automatu, byłam jakąś katoliczką, a jakbym się urodziła, nie wiem, gdzieś indziej, w jakimś islamskim państwie, to byłam muzułmanką. No i co tu teraz? No gdzie jest ta droga, tak? Do Boga. No tak, no w gruncie rzeczy to racja. No ja też takie miałem podejście na początku w gimnazjum, dlaczego akurat ten Bóg katolicki, w rodzinie katolickiej też wychowywano, dlaczego ten Bóg ma być tym właściwym, tym jedynym. Zacząłem sobie zadawać pytania, podważać to wszystko i tak dalej. No później był ten odskok od tego wszystkiego, no a teraz faktycznie to, co pani mówi, jest taka pustka jednak. W coś trzeba wierzyć jednak, tak mi się wydaje. A w ogóle to z jakiego ramienia pani tutaj przychodzi? Ja jestem ewangelistką. Znaną ewangelistką, która rozmawia z różnymi ludźmi. Możesz mnie znaleźć w internecie, ale zaraz ci podam te dane, będziesz mógł znaleźć ten wywiad później w internecie. Wiesz co? Bo właśnie mówię o Jezusie Chrystusie z ludźmi bardzo często, dlatego że ja ci powiem, co się stało potem. Potem ktoś mi powiedział, ktoś odpowiedział na to pytanie. Ja miałam pytanie, które zadałam Bogu i nagle ja się spotykam z jakimś człowiekiem i on mi odpowiada na to pytanie. I on mówi do mnie tak. Budda za ciebie nie umarł, Muhammad za ciebie nie umarł, nawet Maryja za ciebie nie umarła, papież czy tam jakiś prezydent za ciebie nie umarł, tylko Jezus Chrystus umarł za ciebie. Jezus Chrystus umarł za ciebie. I Jezus Chrystus, ja mówię rzeczywiście, jak sobie patrzę na te wszystkich tych ludzi, tych religii, te postacie religii, mówię, żaden Budda nic nie zrobił, nie? Nikt nic nie zrobił dla mnie. I chodzi o to, że Ewangelia jest bardzo prosta. Ewangelia mówi na przykład, Adam, ja się ciebie spytam, czy ty kiedyś skłamałeś? Pewnie wiele razy. Tak. Tak, oczywiście, że tak. Zrobiłeś coś złego, prawda? Tak, każdy robi. Miałeś złe myśli kiedyś o kimś? Tak. I wiesz co? I wiesz co? Co? Potrzebujesz Zbawiciela. Znaczy, w sensie ja bym to jeszcze ująłbym to w taki sposób, że na razie to potrzebuje się po prostu ogarnąć i takich rzeczy nie robi. No właśnie nie. Ale to co pani... Ale to wie pani tak... Jednak no, na moc sprawcza jednak największa leży teraz w człowieku, tak? No bo nawet analogicznie do mówiąc, Bóg dał człowiekowi wolną wolę i to do człowieka jasne. Należy, tak? To już do wiary katolickiej pijąc teraz w 100%. I moim zdaniem wiara katolicka jest świetną wiarą, uczy bardzo wielu wartości, ważnych wartości moim zdaniem i no wychowałem się w tej kulturze, to wszyscy, znaczy większość podejrzewam jest katolikami i tak dalej, więc dla mnie to jest coś, z czym się utożsamiam tak czy siak, nie? Tak, tylko to nie chodzi o religię. To właśnie, to w ogóle nie chodzi o religię katolicką. To chodzi o osobiste spotkanie z Jezusem. I rozumiesz, tak, religia ci tego nie da. Religia ci da różnego rodzaju tradycje. Wiesz, tradycje, że teraz jemy karpia. To jeszcze tak a propos tej religii, to ja pani powiem jedną rzecz a propos Jezusa właśnie konkretnie, tak? Bo to chodzi o Jezusa, tak? Chodzi o nową Ewangelię, tak? No, o Nowy Testament, tak? Czyli o Ewangelię. Najważniejszym przykazaniem chyba przyjętym jest przykazanie miłości. Tak, tylko pierwszym przykazaniem jest kochaj Boga, ale jak ty masz kochać Boga, jak Go nie poznałeś? Fakt, ale kiedyś mi to, nie wiem, czy mi to ksiądz powiedział gdzieś kiedyś na jakiejś wszy, czy katechetka w liceum, że jednak od momentu, gdy od narodzin Jezusa, odkąd On ustanowił to przykazanie, najważniejszym przykazaniem w Kościele jest przykazanie miłości. I moim zdaniem chciałbym żyć według tego przykazania, bo to, żeby wszyscy żyli tak wobec tego, według tego przykazania, to świat byłby naprawdę piękniejszy. To się mogę spodziewać. Ale ja ci coś powiem. O co to chodzi z tym światem? Świat jest, dlatego nie jest piękny, dlatego że nasze serca są po prostu zniszczone. Grzech zniszczył nasze serca. To, co ty powiedziałeś, że o, skłamałem. Każdy człowiek tak ma. Nasze serce potrzebuje być zregenerowane. I Jezus rodzi się w naszym sercu, daje nam nowe serce. To jest to coś, co robi Jezus. My tego sami nie zrobimy. I cały świat idzie do piekła bez Jezusa. Każdy bez Jezusa idzie po prostu na zatracenie, dlatego że w swoim sercu on nie może wejść do czegoś, jego serce, jego osoba nie jest w stanie wejść do nieba.
to szczerze mówiąc to się nie zgodzę, bo wydaje mi się, że można żyć według przykazania miłości Jezusa, według Ewangelii Jezusa bez Jezusa, tak czy siak. No tak, ale to wtedy odrzucasz Zbawiciela, odrzucasz Jego ofiarę. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ofiara jest po to, posłuchaj, bo ofiara, musisz, dlatego się ciebie pytałam, czy coś złego zrobiłeś, bo ofiara jest po to, że karą za grzech jest śmierć, czyli za każdy twój grzech, to jest konsekwencja jakaś, za każdy grzech każdego człowieka jest konsekwencja. Karą za grzech jest śmierć, tak mówi Biblia. Więc teraz, jak mamy rozwiązać to, że każdy z nas idzie na śmierć? I każdy z nas jest oddzielony od Boga przez problem naszego grzechu. Rozumiesz, nie ma rozwiązania z miejsca, w którym my jesteśmy. Dlatego Bóg przyszedł sam na ziemię w postaci wcielonego Boga i On sprawę załatwił, że i teraz, jeżeli ty otworzysz swoje serce na Jezusa, Jezus zamieszka w tobie, masz nowe serce i to jest nowy człowiek i to jest podstawa twojego zbawienia. Nie ty sam. Że problem jest taki, że to wynika chyba trochę ze strachu przed śmiercią, czyż nie? Nie, to wynika na przykład... Boi się pani śmierci? Boi się pani śmierci? Ja się śmierci teraz nie boję, natomiast kiedyś się bałam. Ale ja nie szukałam Boga ze strachu przed śmiercią, nie szukałam biletu przed piekłem, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja szukałam szczęścia i ja szukałam spełnienia, rozumiesz? Bo czułam pustkę. No, ale a kto nie szuka szczęścia, tak? No, szczęścia. A wiesz, że ja szczęście znalazłam właśnie w Jezusie, bo to nie jest Bozia, to nie jest jakiś tam wafel, to jest żywy Bóg. Ale dalej ma pani swoje jakieś tam problemy, tak? Jakieś, no to doczesne powiedzmy, nazwijmy to biblijnie, doczesne problemy. Uważam, że ja nie mam żadnych problemów. Nie ma pani, nie wiem, raty kredytu teraz rosną stopy. Ja nie mam żadnych problemów. Nie ma pani żadnych problemów, tak? Dlatego, że ja mam Boga i Bóg za mnie walczy. Ja mam Boga i Bóg się mną opiekuje. Ale jakieś wyzwania codzienne, choćby nawet, no wie pani, no trzeba się podnieść z łóżka i do tej pracy, tak? Z tym wszystkim radzi sobie pani de facto sama. Gdyby pani nie podjęła tej czynności, to by tego nie było. Czy nie warto inwestować więcej w siebie, w swoją osobę, w rozwój swój intelektualny i fizyczny, aniżeli też oddawać wszystko Bogowi, Jezusowi, czy jakkolwiek to nazwiemy, tak? Tak, tylko że ja tego nie robię tak opowiedzmy, wiesz, że ja teraz nic nie robię i się poddaję, bo to też nie o to chodzi. Ja uważam, że w ogóle poziom mojego umysłu, mojej mądrości bardzo, bardzo wzrósł, odkąd mam dostęp do mądrości Bożej. Ja po prostu dużo lepsze decyzje podejmuję. Ja nie lubię oceniać swojego poziomu mądrości, bo wydaje mi się, że to weryfikuje życie najbardziej. No ale widzę, że stoi pani tu przy mnie, więc do czegoś tam pani dotarła, skoro zdecydowała się pani na głoszenie tego dalej. Zresztą wypełnia pani w sumie to, co Jezus nakazał, tak? Idźcie, głoście Ewangelię, tak? I teraz jest pytanie, czy przyjmiesz Jezusa? A to się okaże, no. Ale to jest pytanie teraz. Teraz jest przed tobą. Widzisz, w mojej osobie teraz Bóg postawił Jezusa przed tobą w mojej osobie, czyli postawił, wiesz, Pismo Święte mówi, kładę przed tobą życie i śmierć, wybierz życie. Tak mówi Bóg do ciebie teraz, przez moje usta. I teraz jest pytanie, czy teraz chcesz otworzyć swoje serce i powiedzieć, Jezus, tak, chcę ciebie. W takim razie wydaje mi się, że Jezusa już dawno przyjąłem w związku z tym, co pani mówi. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy? Tak. Czy wierzysz, że On wykonał całe twoje zbawienie? Ty nie musisz nic dodawać żadnymi uczynkami do wykonania zbawienia. No, tak. Okej. Okay. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus wstał z martwych w ciele, że On jest żywy? No, tak. Czy ustanawiasz Go swoim Panem i Zbawicielem? Nie, ja jestem swoim panem. No. To jest mocne, to jest właśnie mocne, widzisz? To jest bardzo mocne. No właśnie, to jest mocne, ale wiesz, co to znaczy? Ja ci powiem, co znaczy. Ty myślisz, że coś stracisz. Nie. Dlatego walczysz. Nie myślę, że coś stracę. Myślę, że to jest jednak wbrew mojej filozofii po prostu jako człowieka, tak? Ja uważam, że to ja jestem swoim panem, że ja decyduję za siebie, że ja mogę się rozwijać albo się zatracić, zależy ode mnie, tak? I to już jest o tyle... pójść o krok za daleko, że
ja znam siebie i to takie przyjęcie sprawy spowodowałoby u mnie po prostu rozleniwienie się i nie poddawanie się żadnym refleksjom w życiu, a chciałbym się rozwijać, więc muszę się na też przeciwności losu otwierać, tak? Na przeciwne poglądy i tak dalej. Jasne, tylko widzisz, to co teraz powiedziałeś, to nie tak jest do końca, że teraz, żebyś się nie rozwijał, jak przyjmiesz Jezusa, bo musisz mieć jakiś taki, skoro to mówisz, to musisz mieć obraz, że staniesz się jakąś dewotą religijną, czy coś takiego, ale to nie jest tak, bo ja jestem bardzo rozwojową osobą, ja prowadzę swój biznes, zajmuję się wieloma rzeczami, uważam, że jestem bardzo rozwojową osobą. Wiesz, co to znaczy być panem? To znaczy, że, wiesz, ja się bardzo cieszę, że ty w ogóle się nad tym zastanawiasz, że to jest dla ciebie coś, co jest do przemyślenia. Ja w ogóle szanuję to w kontekście, że ty rozumiesz, że to jest decyzja, która jest bardzo silną decyzją, że ustanawiasz kogoś swoim panem. Więc teraz jest pytanie, wiesz, co to znaczy, że ustanawiasz Jezusem panem? Że wychodzisz z królestwa ciemności i wchodzisz do królestwa Bożego. Okej, dobrze, ale to wie pani co... To ja tak analogicznie, ja teraz takiej decyzji chłopsiu nie podejmę, to pani mówi od razu. Z tego tytułu, że pani podała na początku swój piękny przykład, że pani była w Australii, że miała pani różne inne religie wokół siebie, że pani czuła tą pustkę i tak dalej, i tak dalej. No i teraz moim zdaniem... No właśnie... To może Maryja będzie moim panem. Ale czemu to mówisz? A powiedziałem to tak po prostu, bo tutaj jest to krzyczone dość głośno, ale no tak szczerze mówiąc... Maryja za ciebie nic nie zrobiła. No tak, pani mówi, to jest proces, to nie jest decyzja od czapy, jak pani tutaj słyszała. Jeżeli ja się nad tymi rzeczami, które pani mówiłem, faktycznie zastanawiałem, to nie jest chopsiu. U pani to nie było chopsiu, mnie też, więc tutaj... Mogę się pomodlić? Tak? No tak, to modlenie się nie jest. Ja teraz zdejmuję zasłonę z twojego umysłu, z twojego serca, z twoich oczu. Ja zdejmuję zasłonę demoniczną, która blokuje prawdę Jezusa Chrystusa. Ja teraz nakazuję, aby ja wiążę wszelkie demony, które blokują prawdę żywego Boga. To, kto cię odciąga, to, co cię odciąga od spotkania Go serce do serca. Ja to teraz zdejmuję z ciebie. Ja modlę się o to, że masz osobiste spotkanie z żywym Bogiem. Że Duch Święty cię przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. O tym, że On jest realny, że cała dobroć i cała miłość jest tylko w Jezusie Chrystusie. Ja modlę się, że jesteś przekonywany o tym. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Błogosławię cię.